Aha, to ani nie wiadomo kiedy, pół roku minęło. Czas na wymianę filtra. Mam nadzieję, że mnie operacja nie przerośnie. Apeczka. Filtr powietrza. Czas wymienić filtry, więc teraz sobie wchodzimy w więcej. Serwis. I uruchamiamy tryb serwisowy. Aby wejść w tryb serwisowy, urządzenie wykonuje kontrolowane wyłączenie. Czas wyłączenia zależy od trybu pracy. Kontynuuj. Kontrolowane wyłączanie. Zdalnie słychać. No, dziwne dźwięki. Tryb serwisowy. Otwieramy. I patrzymy. Aha, nie przyniosłem sobie odkurzacza. Ale zaraz przyniosę. Chociaż nie jest tu jakoś mocno zasypione, tutaj jest trochę. No ale powiem wam, EPM1 55, czyli oba filtry są takie same. Zresztą nawet tutaj z tym odkurzaniem, zwłaszcza jak wygląda wymiennik, ale wymienniki czyściutkie. No bo to czemu miałoby być brudne? No nie, no bez żadnych odkurzeń i cholera wie nie wiadomo czego, bo nie ma tutaj syfu. Więc filterki. Na jesień, w zimie. Najprawdopodobniej w grudniu będzie trzeba odkurzyć, ale teraz nie ma co tutaj. Chyba że co, nie będę taki wieśniak leniwy. Nie pójdę po odkurzacz i tą odrobinę tutaj odkurzę. Zobaczmy najpierw tylko, czy filtry są na pewno pasujące. Tak. Takie filtry. Da się założyć źle? Pewno się nie da. O, tam będzie tu, żeby był nawet tak samo napisem. A ten będzie tu i będzie też tak samo napisem. Bo nie sądzę, żeby się nie dało źle zamontować, ale sprawdźmy. Wejrzy na to, że nie da, ale idę po odkurzacz. No jest tam odrobinka, to można to po prostu wciągnąć. Patrzmy. Tutaj mamy czerpnie, czyli cały syf z... Co, jednak czy muszę mieć tu jakieś narzędzie? Chyba muszę mieć torksika. No to można odginać, ale nie, idę po torksa. Jakieś narzędzia. Jakiś mały zestawik przyniosłem. Może być 27. Mało używany, siedzi wszystko twardo w tych gąbeczkach. Za duże, panie paździochu. 20. Tak, Torx T20. Słychać, nie słychać, jak kot miałuje? No, odkręcanie.
Dobrze, zasłaniam, ale mogę się przemieścić na przykład tu. Ale tam kot płacze. Przyszła pożarła. Okej. No, to tyle mamy z zewnątrz wciągnięte. No, nowy wygląda tak. No, więc raczej nie ma co się zastanawiać, czy wymagało już wymiany. Tego po prostu nie wyginałem. Czyli to jest tylko taka forma uszczelki po prostu. No, czyli można to po prostu odgiąć, a można to sobie odkręcić. Delikatniutko się tutaj obsługiwać. Przechodzimy na drugą stronę. Tyle. I zobaczmy, co wyciągnęło po całej instalacji z domu. No, jakieś tam farfocle, jakieś coś na drugą stronę. Druga strona jest taka. Uszczelkami na zewnątrz. Jakby tymi listwami, co tutaj są. I to będzie od cała operacja. Także nie trzeba chłopa z serwisu, żeby wymienił filtry, bo można to zrobić zupełnie spokojnie samemu. Nic tu skomplikowanego nie jest. Zamykamy ten interes. Żeby się gdzieś nie chciało otworzyć. I pyk, zamknięte. To teraz apka. Flexit. Rozpocznij. Uruchamianie urządzenia i jeszcze wentylacja, filtry powietrza i liczy znów pół roku. Czy wymienione zostały oba filtry? Tak. 6 miesięcy, 2 dni. Nie wiem czemu 2 dni, ale... Uruchamia się. Ale nie oba wentylatory naraz, tylko najpierw wywiew. Wymiennik też ruszył. Jakby samolot normalnie startował. No i kolejny zestaw filtrów już mam oczywiście zakupiony. Wczoraj byłem odebrać, żeby był na tak zwany zaś. Czyste.
No i to jest po operacji, rozkręca się drugi wentylator. Także to jest tyle. Jak się komuś przydało, to fajnie. Jak nie, to trudno.